Witajcie, z tej strony TheGameMaster.pl i to jest już trzeci odcinek, taki special z 11 listopada. Właśnie teraz jak tak myślę, to chyba to połączę wszystko w jeden odcinek, taki jeden wielki special na 11 listopada. Możliwe, że też nie, ja to wszystko w 11 listopada nagrywam, tak więc pies szczeka. Sąsiad ma psa. Taka sytuacja. Mam nadzieję, że teraz lepiej będzie grało, bo chodzi o to, że w poprzedniej wersji OBS-a to trochę było niestabilne, jak się włączyło encoder AMDK. A chodzi, że ten encoder AMDK to o wiele szybciej wtedy się nagrywało. I teraz jako, że jest włączony. To o wiele szybciej powinno wszystko działać. Teraz będziemy walczyć gdzieś pod Paniewiczesami. Czwarty poziom. Zobaczymy, jak szybko nam pójdzie. Trochę tutaj crashuje, lakuje, by nie skraszowało. O, jest. Coś się zmienia. Proszę. O, już zima. No to nieźle. Jak odparliśmy ataki do zimy, to jest dobrze. Jest, proszę Państwa, bardzo nawet dobrze. Dobra. O, nawet jak jest dobrze, to teraz jest minus, bo nie da, gdzie jest nasze, a gdzie się kończy ruskie. O, trochę widać na tym polu. No to jak z poprzednią strategią miny. No, ten człowieczek zaraz wrócił, że jak już miny są, lepiej są do miny w takich postawić. Mina lepiej się stawia chyba już, wystawiłem sobie, że w takich dwóch fazach, że jedne tu, jedne tam. A bunkry tu. Ciekawe, czy ruskie mają samoloty? Mają. Dobrze, to ja zrobię jeden myśliwiec. Co nie, jak tak teraz myślę, to może nawet bombowca postawię. Bombowiec i myśliwiec. I armaty. I może przeciwczołgowe dwie armaty tu i tu. No i czołgi tutaj załóżmy w takie w kolumnie. 1000 zł mina. Zobaczymy ta strategia. Zobaczymy, jak idzie. Nawet dobrze idzie. No i o, znowu kliknąłem spoza ekranu. Dobrze, że w tak dobrym miejscu daliśmy lotnisko, bo jak jest już tak wysoko, to wtedy. No. No i znowu nie wiem. Coś się tutaj dziwnie stało. To znowu wkurza mnie, że tam myszka mi po prostu ucieka z ekranu. Dobra, nie ma już amunicji. Oj kurde. O, szatańska liczba, nie fajnie. Nie polecam. No, dobra. Bierzemy drugie. Depele, szybko, szybko. Rób się samolocie. Coś mi się wydaje, że chyba dwa razy będziemy musieli robić podejście. Okej. Dobra. Czekamy szybko. Samolocik mój. Mój drogi samolocik, rób się, respawnuj się, proszę. Które będziemy musieli się poczekać. Dobra. Oj. Dobra.
Ledwo, proszę państwa, ledwo. Kurde, nawet jeśli to jest gra single player, czuję się jakby się grało na lagach. Z motami w ogóle się praktycznie nie da ruszać. Czy da się, ale w trybie okienkowym to... Not thank you. Ciekawe, czy mamy dalej nasze działo przeciwlotnicze. Dobra, lecimy. Dajesz, Malina, dajesz. Dobrze, chociaż trochę lepiej jakoś ta gra działa teraz. Jest wyłączony. Co? Siup, lecimy. Spróbujemy tam wylądować. Siup. Lecionko, lecimy. Z tego co widzę, Rosjanie nie mają żadnych absolutnie jednostek lądowych, z wyjątkiem tych dział artylerii przeciwlotniczej. Tak więc... Cóż. Czas na kamikadze. Tak wygląda polskie kamikadze, proszę państwa. Nawet nie umarliśmy, ale za to jednostki wroga zostały zdziesiątkowane. Dokładnie podzielone przez... nie wiem, ale jest ich wiele. Czy te samoloty w ogóle umieją latać? Nie, nie, nie wolno. Źle, źle, tak się nie robi. Dobra, lecimy. Lecionko. Co to ma być? Meine kleine. A spróbujemy przyjąć lotnisko wroga. A właściwie nie tylko, że przyjąć, tylko... no. Dobra, czyli jednak... drzewa. No cóż, zetniemy trochę drzew, żeby mieć na nowe lotnisko. O, proszę. Takie backflipy, jakieś akrobacje. Kamikadze! Yes! O nie, no jakim cudem, no proszę państwa. Cóż, nasz łoś, coś daje, ma szansę na zrobienie czegoś pożytecznego. Badziele ruskie są bardziej większe niebezpieczeństwo dla siebie niż dla wroga.
już nasze siły zostały zredukowane do... nawet samoloty ruskie lecą sobie tylko... No... Dobra. Nawet nie widzę... O, proszę, mamy coś, tak. Nasz kochany czołg. Jest szansa. Szansa na sukces. Dobra. Nie wiem, gdzie jest wróg, ale w tamtym kierunku chyba. Ojeju. Chyba sobie trochę pojedziemy, mi się wydaje. Trochę będziemy jechać na wojenkę. No, samolot mi praktycznie może mi polizać. Czy to jest nasz bunkier, czy ruski? Nasz. Ruskie strzelają do siebie. Oni chyba się sami wykończą kiedyś. O, uwaga na nasze miny. A, oni w bunkier strzelają. Mam pomysł. Pokazać wam, jak Ruscy potrafią sami własne lotnisko wykończyć. Zobaczycie, postaram się wjechać z tamtej strony lotniska na tamte lotnisko. O. Patrzcie. Dobra. Muszę zaraz posłuchać. No, wygraliśmy. Wszystko, mam nadzieję, że będzie dobrze. Się z wami żegnam. Jak na razie to co? Do widzenia, cześć i czołem.